Hej, hej, przeszkodowcy, tu raport OCR, czyli przeszkodowe podsumowanie mijającego tygodnia. W tym odcinku będzie o wyborze gospodarza Mistrzostw Europy w roku 2024 oraz w roku 2025. Będzie o wynikach z Runaway Pępowo, będzie również o tym, co Ramageddon przyszykował dla nas w Harachowie oraz o nowych zawodach ninja w kalendarzu, jak również o tym, co nas czeka w najbliższy weekend. Serdecznie zapraszam. Partnerem tego odcinka raportu OCR jest firma Toros, producent sprzętu do treningu OCR i Ninja. Zapraszam do zapoznania się z ich ofertą na stronie toros.pl. Zaczynam od małej, a może nawet dużej sensacji, czyli od ogłoszenia gospodarza Mistrzostw Europy w roku 2024. Będzie to Gruzja. A dokładniej sam event odbędzie się w miejscowości Batumi. Piękny kraj, cudowna lokalizacja położona nad morzem, więc turystycznie, fantastycznie miejsce. Jednak dlaczego tam organizacja Mistrzostw Europy OCR? Tego chyba nie wie nikt. To wie, myślę, jedynie szef Europejskiej Federacji Biegów Przeszkodowych, bo no cóż, Gruzini nie mają żadnych doświadczeń OCR-owych. Tam jeszcze nawet nie było biegu OCR. Pierwszy bieg OCR ma być gdzieś na jesień. Tam się dopiero struktury zawiązały, więc dlaczego akurat tam? Nie wiem, ale być może wkrótce się dowiemy. Mamy otrzymać oficjalne informacje właśnie ze strony szefa Europejskiej Federacji, w którym wytłumaczy, dlaczego Gruzja jest tym najlepszym krajem jako gospodarz przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Mam również informację o tym, gdzie się odbędą Mistrzostwa w roku 2025. Gospodarzem będzie Portugalia. Nie jest to jeszcze informacja jakoś super oficjalna, z drugiej strony jest z pewnego źródła, więc jestem za nią pewny. No i Portugalia jest dla mnie dużo bardziej logicznym wyborem niż Gruzja. Tak więc zapraszam do komentowania, do wyrażenia własnej opinii, co wy o tym myślicie, bo dla mnie to jest jednak spora niespodzianka. Wyniki. Mamy wyniki z Runaway Pępowo, bo w ten weekend odbyły się renomowane zawody, słynące z fajnych, wymagających przeszkód, z dobrej organizacji, no i jak zawsze z piekielnego słońca. Myślę, że w tym roku zawody spełniły wszystkie te oczekiwania, te wymagania. Przyciągnęły topowych zawodników elit. Tutaj się nie ma co dziwić. Nagrody rzędu 1000 zł za zwycięzców kategorii elit. No, zapewniają to, że podium na tych zawodach, no to jest podium, którego mistrzostwa Polski by się nie powstydziły. A przechodząc do konkretów, to na pierwszym miejscu wśród panów zameldował się Tomasz Oślizło z minutową stratą za nim Paweł Jaciów i zaledwie 3 sekundy za Pawłem na mecie zameldował się Wojtek Wojtyszyn. Wśród pań na pierwszym miejscu Patrycja Teska, na drugim Iza Wysłuch, na trzecim Agnieszka Rynkiewicz. No i tutaj Patrycja wyprzedziła swoje rywalki o ponad 5 minut, no więc idzie młodość. I jeszcze wyniki drużynowe. Na Runawayu najlepszą drużyną była Wataha, tuż za nimi X-Team, a na trzecim miejscu Dynamic Strong Gniezno. Ramageddon zaczyna podgrzewać atmosferę, dmuchać balonik przed swoim ważnym eventem, przed górskim biegiem w Harachowie. Opublikował już profile trasy. No i trzeba przyznać, że Ramageddon jeńców nie bierze. Zapewni solidne podejścia, solidne zbiegi. Tym również na rekrucie. Rekrut będzie liczył aż 7,5 km. Spotkacie na nim 600 metrów podejść. Z kolei na ultra czeka Was tych podejść aż 3000. Na hardkorze o połowę mniej. No ale będzie grubo. A skoro jesteśmy przy Ramagedonie, to poznaliśmy lokalizację drugiego wrocławskiego eventu zgodnie z oczekiwaniami. Są to Rolantowice. Do kalendarza przeszkodowego możecie dopisać, ja już to zrobiłem, zawody Ninja Collective. Zawody
nastawione na skill. Są to moim zdaniem najtrudniejsze zawody ninja, najtrudniejsze przeszkody. Tam jeszcze nikt pełnego toru nie ukończył. Być może to się uda tym razem i jak myślę, jak zawsze tam przyjedzie czołówka polskich ninja, oprócz tego, że są fantastyczne przeszkody, super atmosfera, no to są konkretne nagrody. Nagroda główna to będzie 10 tysięcy złotych dla zwycięzcy, który pokona cały tor. Jeżeli takiego śmiałka nie będzie, no to mamy po 5 tysięcy złotych dla Last Man Standing oraz Last Woman Standing. No, fantastyczne nagrody, więc będzie się o co bić. A co w najbliższy weekend? Najbliższy weekend Ramagedon pojawi się w nowej lokalizacji. Bydgoszcz. Pierwszy raz Ramagedon w Bydgoszczy i zawita on do Parku Myślomcińskiego. Również Survival Race w Poznaniu oraz Bieg Górnika w Jastrzębiu i to właśnie z tego ostatniego biegu, z biegu Górnika będę miał przyjemność przeprowadzić relację live. To wszystko na dziś. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym raporcie. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa.